No to kutasa wyciskasz tak jak pastę do zębów. Bo Foski, powiedz coś, żeby były dymy, bo się już nudy robią. Trzeba chyba podkręcić dymometer. Ty poczekaj, bo ja tu muszę dymometer zrobić profesjonalny. A robisz taki dymometer. Zobacz teraz, jak jest nisko. O, jak mało dymów, nie? I trzeba trochę buu, nie? Wiesz, o co chodzi? Dawaj teraz, Mofoski, zrobimy kombinację profesjonalną, co? Dawaj. Zadymka! O kurwa, ale dymy! Ja pierdolę! Czekaj, o chuju złoty! Co tu się stało z tym dymometrem? Wyjebało poza skalę. Ej, kurwa, jak siedzę tak, to ja mam ogromne czoło, jakieś widzisz to? Mofoski, zobacz na streama. To nie przez kąt ci powiem. Nie, no przez kąt właśnie, bo zobacz, jakbym siedział tak, o, albo tak, zobacz. To byłoby git. Nie, ta Morgana dobra jest. Jest okej. No tak średnio bym powiedział, tak średnio właśnie. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Człowiek się rozgnębia. No paradoksalnie. Będzie bił, będzie bił. O, kurwa, dobra. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Nie, mają dwa infernale. Nie mają czegoś, czego my mamy. Czyli? Woli Oriany z walki. rakiem mózgu. Bo może Listarot O ma. kurwa, ty. O, fajnie. Naprawdę fajnie tutaj się podziało w tej gierce. No nie, znów ta Oriana. Where you to the hospital between games or you still have glejak? Woski zbanowałeś Thresha, Antrikowi Thresha. A skąd ja miałem wiedzieć, że to jest łańcuch Thresha? No bo się nazywa Thresh. Heros. O, wyszedł ktoś. Wyszedł. Why you ban trash i pikuje Veigara kurwa w następnym selekcie. Jebany debil. Ja. Patrz kurwa go. 7 minut temu chciał grać trashem. Oho, wyszedł Oj, ktoś. wyszedł ktoś. Tak? Czyli nie. Oj, znowu dosz. Jak ci się podoba granie w League of Lobby? Szukasz gierki 40 minut, żeby przegrać w 15 z jakąś kurwa Orianą. O kurwa, Arczuk z Sedredy zrobił jebany. Cześć, Goni witam za was w trendem. serwisie O, ale se dodał raperski ten. O, jaki se dodał raperskie profilowe i zdjęcie w tle. zrobiłem 12 godzin. Czai, że koleś, co ma widzów po 6 lat, rozwin stary, ma w opisie. Rozwin stary. Frampusia i zabijaka MSP. O co ci chodzi, ziom? Czy jestem raperem, czy też youtuberem, czy serio tak boli cię to? Wolę nie być zerem, w przyszłości menelem, wolę teraz robić tu sos. Szczerze nie rusza mnie to. I tak piszesz najgorsze gówno. No. No. Ej, ale albo to jest trolling, kurwa. On musi trollować. To musi być trolling. To wiecie, to tak jak ja, kurwa, zrobiłem z brylantami, nie? Że o, tam wiecie. To musi być trolling. Pójdzie coś innego, nie? To nie ma opcji, że to jest to, kurwa. Bo jakby to było to. No, właśnie. Menelem, youtuberem. Bo wiecie, on ma 300 IQ, ten czuk pewnie, więc wiecie, tutaj taką ściemę zapuści, a potem. Patrzcie, kurwa. Ale ta gra jest wygrana. Co widzisz? Nie jestem tego pewien na 100%. Ja wyseluję Kalisty, co ty na to? No tylko możesz, ale. Wait for me, I engage, I wrecked them. No pierdolę, nie gram w tę grę. Zbugowali kurwa hitboxa zerki, przysięgam. Zbugowany jest ten hitbox, on nie powinien tak działać. Już obrażają Broken Sharda. Ja mnie to bawi, nie? Że ludzie wyzywają ludzi, którzy kiedyś byli we sporcie, a siedzą w D4. Chociaż nie ja z tobą gram, to Co tam, takie Marcin? D2, D1.
Ciebie tak wyzywają, co? Nie, bo wiesz, bo to jest coś takiego, nie? Że jest taki Maciek, co ma 20 lat i chodzi na studia tylko dlatego, że mama mu każe i obraża ludzi, którym coś wyszło, bo im raz nie wyszło. Na przykład Adam Małysz by skoczył, wiesz, 102 metry na skoczni K200 i by się śmiał z Adama Małysza. Haha, nie dziwię się, kurwa, bo masz tego wąsa. Nie, dobra, może to był zły przykład, ale o, powiedzmy tak. Usain Bolt, nie? Powiedzmy, że biegałby najszybsze, kurwa, rekordy świata do 45, nie? I mając 50 lat, byłby nauczycielem w szkole jakichś studentów, jakiś student tryhardowy by go wyprzedził w czasie, jak on ma 5 dych i powiedział, haha, już nie dziwię się, czemu się skończyłeś, pajacu. Wiesz, kiedy będę mógł powiedzieć, że jestem szczęśliwy? Jak zrobię YouTube'a, będę miał w sobie energię, będę wysportowany, będę miał już furę i dom kupiony. Wtedy będę mógł powiedzieć, że jestem szczęśliwy. A jeszcze Preka zwolnią z Riot Gaming. Nie wiem, syn to chuj. Czy nie jest tak, że będę szczęśliwy z syna, to raczej jest tak, że po prostu nie będę nieszczęśliwy z córki. Co nie, bo nie chcę mieć córki. Ja też nie chcę mieć córki, jeszcze się kurwić będzie. To bez kitu. Wiesz, Mofowski, zresztą jak to jest, nie? Z, wiesz, ruchankiem. Po prostu... Nie wiem, Biblet Hump. Wiesz, o co chodzi, nie? Że zamek, który się otwiera przy, na wszystkie klucze, to wiesz, chujnia, nie? A klucz, co otwiera wszystkie zamki, to pokrzampik, nie? Morteczko, wiesz, o co chodzi, Ryju? Życiowe. Ja pierdolę, ty wpisałem Swissness na YouTubie, co nie? Zobacz, co wyskakuje jako pierwsze ten. Swissness tyłek. Nawet ładna, nie? Ale powiem tak. Związek w... Aha, dobra, miałam powiedzieć, czemu odeszłam. No więc tak, to było tak, że... No. Gołby o 3. Gołby o 3. A poza tym to... No, no, by odszedł, zupełnie. Boże, jaki dzieciaczek był przygotowany 3 minuty wcześniej. No, autoatak po flashu, no niestety. Na wylot wiercony bez gadki, w ogóle po co te gadki? Jaca nie przyjdzie, nic nie załatwi. Też nie ożegnaj to już, no i po. Nie wiem, go Fortnite, pierdolę tego. Gadle dzieci, jebany. To co, chcesz przetryhardować na Lee Sinem, Mofowski? Pokazać, że umiesz mnie pokonać? No las, kurwa. Aaaa, jak striggerowany! Kto wygra, wygrywa wszystko. Padniesz, remis jest, kurwa, gość. No co remis? Remis jest. No co? Oczywiście, że jest remis. A ty pierwszy raz no, na Lee Siny gra dla musie. Remis jest, lol. Jest remis. Jaki remis? No remis jest. Remis jest. No żaden remis. No kurwa, gościu, padłeś w tym samym czasie co ja prawie. No nie, bo liczy się tylko jeżeli... Nie. Remisu nie ma jak padniesz od Tureta, bo wjeżdżasz agresywnie. A jak padniesz od Ignite'a, nawet creepy cię nie biły. 1v1 padłeś od Ignite'a, to jest remis. Oj kurwa, Mofowski, ty jesteś nobel. Nie no, jak wjeżdżasz pod Turet, jak wjeżdżasz... Co? No nigdy tak. Nigdy tak nie było? No, oczywiście, że tak. Jak padniesz w tym samym czasie od Ignite, to jest remis. Dobra, jaki z ciebie snob. Go next. Nie go next, tylko go rozpierdol się, kurwa, bo wkurwiłeś mnie. Czy powiesz mi, że nie było remisu? On troluje, a wyłykacie jak siostra suchara, ja pierdolę. Masz to? O! Ja... Easter weź tam. No ale to jest niesprawiedliwe, bo ty się już szybciej regenerujesz. No ale... Już masz kurwa z 10 HP więcej. Z 20, dobre. Ile masz? No 20. No 20 mniej, no to kurwa. Idziesz przed creepy teraz i bierzesz na siebie dwa kurwa shoty z mota. Dobra, te creepy są... Dostałem jednego. Nie no! Jaki ty jesteś kurwa idiotą, co? Może teraz mam jeszcze przyjąć turę? Shota. Ja pierdolę! Dobra, Mofowski, ty to jesteś jednak... Majster. Masterchef, kurwa, te nie, powiem. Bo
Ja nie jestem przyzwyczajony do gry. A nie, nie wiesz, że turety biją. Co? Co? Furda, jebnąłem hita! Ja pierdolę, padłeś! Wygrałem tę grę, tylko kurwa... Jebnąłem hita w Worda, zamknij mordę, wygrałem to. Łatwiutko. 2-0. No, ale ty opaski jesteś kurwa, wiesz? Ty słuchaj, ale ty już ruchałeś w ogóle? No, zdarzyło mi się. To wiem, że tak, a ty to nie wiem. Zdarzyło ci się? No, zdarzyło mi się. A byłeś trzeźwy? Byłem. Ile wytrwałeś? Byłem też, nie. Ile wytrwałeś? Nie wiem, nie liczyłem. No, ale pierwszy raz tak ile wytrwałeś? Nie, nie wiem, nie liczyłem. No, ale więcej niż minutę? No, no tak, chyba tak. Pokrzam. A to, o Mowowski nie. No? Mowowski, ile wytrzymałeś w swoim pierwszym razie? Pewnie 20 minut. Ja ten, ja seks po ślubie. Tak, Mowowski, kurwa, mów, a nie... Ty, ale nie. Proszę, ale... ja się wstydzę. No, krótko było, powiem tak. Nie, no ja mój pierwszy raz, no, tak z minutę bez kitu. Ja to nie wiem, tak. Nie, no nie, minuta to aż nie, ale... No tak, nie wiem. Krótko było. Ale wiesz co, bo... To też było tak, że mogłem w sumie zwalić konia wcześniej, nie? To było lepiej. A tak to wiesz. Ale to jest takie... To jest ryzykowne. Ja spróbowałem kiedyś tak. I potem było tak, że... Taki opadły byłem trochę. Jakiegoś dziwnego kutasa masz chyba. Tak mi... Ale to musisz poczekać, nie, że od razu wiesz, ledwo co wytrzesz o chusteczkę i już no to co, nie, ruchamy nie, się mało. No nie aż tak, no nie aż tak. Musisz odczekać, nie zależy jak tam wiesz. Ty, ale wytarcie o chusteczkę to chuj, trzeba się umyć. Ej, nie mogę się zalogować. Bo jak wytrzesz o chusteczkę, to potem jeszcze wycieka. Aha, a jak umyjesz kurwa... No, skórę to... na zewnątrz, to rozumiem, ale że wycieknie to... ze środka. Nie, jeszcze potem po nie, ale to po prostu, później. Ale ja pierdolę. Czekać to, nie, no to kutasa wyciskasz tak jak pasty do zębów, ostatnie krople. Że no tak, łapiesz za dół i do góry. Nieraz nie wyjdzie. No zawsze wychodzi. Nie, no pensetą ciężko jest, no więc wychodzi. Ty, o czym my kurwa, Marcin, rozmawiamy? No nie wiem, minuta 30 w kolejce jest do Fortnite'a, to nie wiem co mam zrobić. Mam z wami grać, czy nie? A jaka jest twoja najwstydliwsza historia? Nie wiem ty, co może być historią wstydliwą? Nie wiem, jak miałem z 10 lat, to pamiętam, że na treningu piłkarskim nie zdążyłem do kibla i się zesrałem w shorty. No ale to normalne, każdemu się chyba zdarzyło. No nie. Jakkolwiek ciekawa historia. Ale to jak masz 10 lat, to nic nie jest wstydliwe chyba, nie? Masz wyjebkę. W sensie ale... niby jest, ale nie wiem. A Mofoski, a twoja? Zainspiruj mnie. Nie wiem, na przykład prawo jazdy zdałem za 5. razem, co jest trochę... Co? Mofoski, przecież jesteś jebanym kujonem głównym, dla którego to jest przecież hańba. Ale... Mofoski zdał to prawo jazdy i odkąd zdał, nie jeździł chyba ani raz samochodem. Ja zdałem za 1. No ja zdałem za 5. O, zalogowałem się wreszcie. Ta, wszyscy ich zdał, pewnie dzieci, lat 15, nigdy za okółkiem nie siedli. No ale no to onlaki po prostu.